grupa młodych filmowców walczyła o to ze wsparciem środowiska. No fantastycznie, mam nadzieję, że to rzeczywiście nie są tylko obiecanki, ale że to się wydarzy, dlatego że no, fajnie by było, żebyśmy byli w tej Europie, jeśli o to chodzi. W innych krajach już są tantiemy i to jest jakby coś oczywistego, że powinniśmy mieć tantiemy z internetu. Myślę, że one będą. Myślę, że to, co udało się osiągnąć, to znaczy porozumienie z panem ministrem, z czego się bardzo cieszymy, ja też osobiście się bardzo cieszę, to jest wielka zasługa Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wielkie szapobaza za upór, dużo włożonej pracy i energii. Natomiast tak jak to w komunikacie ministerstwa zostało zawarte, że to jest dopiero pierwszy krok przy rozpoczęciu negocjacji z dużymi platformami, w którym pan minister też będzie uczestniczył, z tego co wiem, i no, trzymam kciuki za to, żeby się to wszystko powiodło, żeby tak to wyglądało, jak wygląda w całej Europie. O wzroście opłat mówią tutaj wielkie platformy, które zarabiają miliardy na całym świecie. To proszę pamiętać o tym, że to jest tylko 1,5% z ich przychodów, więc to nie jest jakiś majątek, a myślę sobie, że są to pieniądze, które wielu artystom mogą ratować życie. Tak samo mogą ratować emerytowanym artystom życie, którzy oprócz skromnej emerytury mogą mieć jakiś bonus w postaci tych tantiemów, które spływają tam raz na kwartał.